To był samotny protest Roberta Żuka, technika z lotniska Chopina przed siedzibą państwowego przedsiębiorstwa Porty Lotnicze. Choć w sytuacji takiej jak on jest co najmniej 45 byłych już pracowników PPL. Stracili pracę 21 listopada. Dowiedziałem się o tym w poniedziałek, czyli 19 listopada. Do piątku była jeszcze informacja, że umowy zostaną przedłużone. Poszły wszystkie wnioski przez przełożonych odnośnie procedur zatrudnień, przedłużenia umów, procedur przepustek. Ale nie zostały. Bez pracy zostali technicy, strażacy, pracownicy ochrony lotniska. Zarząd spółki nieprzedłużanie umów tłumaczy reorganizacją. Tutaj trzeba się było przyjrzeć, czy te osoby, czy obowiązki się nie dublują, czy nie ma jakichś tutaj pewnych nakładających się spraw i w związku z tym została podjęta decyzja o tym, żeby tym osobom nie przedłużać terminowych umów. Ciekawostką jest to, że Robert Żuk rozpisany był w grafiku aż do końca marca 2019 roku. Ktoś, kto układał grafik, nie wiedział, że będzie reorganizacja? Być może układał to ich bezpośredni przełożony, natomiast nie było obiecywane, że te umowy będą przedłużone. To nieprawda, mówi szef Mazowieckiego Oddziału Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Pod koniec ubiegłego roku na pytanie, co się stanie z pracownikami, którzy mają umowy na czas określony, pan prezes odpowiedział, że nie widzi przeciwwskazań, żeby przedłużyć im te umowy. Wszystko uzależnił od decyzji kierowników poszczególnych działów w firmie i te rekomendacje tych kierowników były pozytywne. Według szefa Związku Zawodowego Pracowników Lotnictwa Cywilnego za decyzją zarządu stoi przynależność do związków zawodowych. W tej grupie około 50 osób, to może znalazło się dosłownie kilka osób, które nie należały do związku. Wszystkie inne należały do związków zawodowych. Czyli waszym zdaniem zwolnienie czy nieprzedłużenie umowy nastąpiło dlatego, że byli związkowcami? Tak, zdecydowanie tak. Ale macie na to dowody jakieś? Bo to jest poważne oskarżenie, że ktoś zwalnia dlatego, że ktoś należy do związku. Jeśli spojrzymy na skalę zwolnień, jeśli spojrzymy na uzwiązkowienie przedsiębiorstw, gdzie uzwiązkowienie jest na poziomie gdzieś 55%, a zwalnia się 90% związkowców, no to chyba coś na to wskazuje, prawda? Wskazywać na to ma spór zbiorowy, który związek wytoczył zarządowi spółki. Chce gwarancji zatrudnienia i wypłaty nagród dla pracowników. Część osób, które zostały przedłużone, że dostały warunek, że jeżeli należą do tych związków nieprzychylnych dyrektorowi, które walczą o prawa pracownicze, no to nie zostanie z nimi podpisana umowa. Jak wypiszą, to zostanie podpisana z nimi umowa. W poniedziałek dostaliśmy informację, aby się wypisać ze związków zawodowych. Ja należałem do związków zawodowych Solidarność 80. To oczywiście uczyniliśmy, ale ta decyzja nie zmieniła decyzji prezesa. Działalność związkowa mogła zaszkodzić tym pracownikom? Na pewno nie. Tutaj, tak jak mówiłem wcześniej, chodzi o dublowanie stanowisk, chodzi o dublowanie obowiązków i o merytorykę. Na pewno działalność związkowa ani nie pomoże, ani nie zaszkodzi pracownikowi. Solidarność 80 zapowiada złożenie w tej sprawie doniesienia do prokuratury. Jonasz Jasnorzewski, Onet.